Cześć wszystkim, dzisiaj mówię o cenach biletów na Ligę Narodów. Już jesienią ruszają mecze reprezentacji, Polski w ramach Ligi Narodów. No i wiele osób tak naprawdę zastanawia się, czy pójść na te mecze, ile będą kosztować mecze. Dzisiaj przedstawię ceny na te mecze, ale na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, jeśli chodzi o tutaj ceny biletów, to one będą wyglądały w ten sposób, że podzielone są praktycznie na kilka kategorii. Za kategorię drugą cena biletu będzie wynosiła 140 zł. Miejsca za bramką będą kosztować 80 zł. Najdroższe mecze na mecze reprezentacji Polski będą kosztować 180 zł. Będą także bilety rodzinne, które będą kosztować 120 zł. I to będzie tutaj bilet dla opiekuna oraz za dziecko do 12 roku życia, czyli jeden opiekun może wejść z dzieckiem do 12 roku życia. No i też bilety dla osób niepełnosprawnych. Taki bilet będzie kosztował 70 zł wraz z możliwością wejścia na stadion razem z opiekunem. Oczywiście trzeba pamiętać, że w najlepszej sytuacji są osoby, które posiadają kartę kibica, którą można wyrobić na stronie PZPN-u, tam jest odnośnik. Te osoby będą mieć po prostu, w ogóle wcześniej będą mogły kupić te bilety, bo już w tej pierwszej transzy, pierwszej turze od 20 września na mecz z Portugalią i od 21 września na mecz z Włochami. Natomiast drugi etap, jeśli chodzi o sprzedaż biletów, potrwa od 23 i 24 września. To właśnie później te osoby, które nie mają karty kibica, będą mogły kupić bilet, więc na dobrą sprawę warto sobie wyrobić kartę kibica, jeśli ktoś jeszcze nie ma, no bo jest to opłacalne, ma się pewność, że dostanie się te bilety. Natomiast później tutaj nie będzie praktycznie możliwości kupienia biletów w dzień meczowy, chyba że rzeczywiście zostaną takie nadwyżki, to wtedy będą sprzedawane w kasach przed meczem, ale raczej tutaj nie jest to przewidywalne. Czyli tak to właśnie wygląda, jeśli chodzi o po prostu o spotkania na Stadionie Śląskim w Chorzowie. To będą dwa spotkania z Włochami i z Portugalią. Te dwa spotkania będą odbywać się na Stadionie Śląskim w Chorzowie. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!